Damy układ roboczy, nowy obszar roboczy do analizowania. Dajcie znać, co sądzicie. Troszeczkę zmieniliśmy jeszcze wystrój, zobaczcie. To są cały czas, wiecie, eksperymenty, tak? Testuję cały czas, jak wiecie, i oprogramowania, i brokerów, i giełdy, tak, żeby po nowym roku coś sensownego wam zaproponować. Co mi się akurat tutaj podoba, że po prawej stronie, pokazuję wam myszką, mamy możliwość dodania różnych symboli, prawda? Możemy sobie zrobić taką checklistę tych instrumentów, bo to oczywiście nie, mogą być nie tylko kryptowaluty, ale też pary walutowe. Ja akurat sobie tutaj wrzuciłem krypto. No i mamy do wyboru przede wszystkim troszeczkę więcej instrumentów niż na przykład na XStation. Przypominam, tam było jedynie 5. Tutaj tych instrumentów możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 na razie. Wczoraj mieliśmy taką mini ankietę na grupie Crypto Trading. Zadałem wam pytanie, jakie kryptowaluty, jakie pary cyfrowe wrzucić do naszych analiz. No i to są głównie wasze propozycje, jakie się pojawiały pod tym postem. Także jeżeli czegoś brakuje, to mi możecie napisać na czacie, to pewnie za chwilkę to dodam. Ale wydaje mi się, że troszeczkę się poszerzyło. Właśnie, to Ada, tak? Pamiętajcie, że ja takich małych, o niskiej kapitalizacji, raczej mnie to nie interesuje. Dla mnie kryterium przede wszystkim pierwsze to musi być płynność, tak? Potem oczywiście kapitalizacja, bo to się też te dwa pojęcia ze sobą wiążą, ale jeżeli wykres nie jest płynny, to znaczy nie ma wyraźnych swingów, fal wzrostowych, fal spadkowych, to ja czegoś takiego na pewno nie będę analizował, tak? Bo ja gram na płynności, ja potrzebuję ten rynek, wiecie, taki falowy, fraktalny, żeby to wszystko sobie zaznaczyć. Okej, zobaczmy, co tutaj piszecie na czacie. Ada, no możemy sobie dodać, ale Ada w relacji do... Ja nie wiem, czy ona była w relacji do dolara, czy nie. Ada USD nie ma. Ada w relacji do czego? No właśnie, tutaj musimy zadecydować, bo jeżeli już mówimy, że dodajemy AD, to w relacji do czego? W relacji do Bitcoina, tak? Ada BTC. Ada Bitcoin, okej. Okej, za chwilkę sobie zobaczymy, jak tam wygląda wykres. W sumie teraz już mogę to wrzucić. No, powiedzmy, że coś z tego zrobimy. Dobra, dobra, słuchajcie, nie przedłużając. Ostatni nasz live analityczny w tym roku. Pora zacząć. Tradycyjnie Bitcoin. Tradycyjnie zaczynamy od Bitcoina. Interwał 4-godzinowy, także wyższa rama czasowa. Tutaj pojawia się bardzo ciekawe wsparcie. Mamy bardzo ładny klaster FIBO, zwróćcie uwagę, to jest 61,8 całego tego ruchu wzrostowego. Jest potencjalna korekta pędząca 1 do 1, czyli równość fal i to wszystko wypada w tym miejscu. 13 212 dokładnie. No oczywiście plus minus tamte kilkadziesiąt dolarów, nie? Ja maksymalne odchylenie jakieś 100-150 dolarów przyjmuję. Z racji tego, że naruszenie giełdach wiadomo jest już nienotowane, no maksymalnie 200, tak? Ale okolice 13 tysięcy, jeżeli spadniemy na Bitcoinie, będzie mnie ten poziom interesował, tak? Bardzo ładny klaster FIBO, ja troszeczkę go nawet sobie przesunę, tak żeby o nim tutaj pamiętać. Także to jest, słuchajcie, bardzo mocny poziom. Tutaj jako ciekawostka, nie wiem, czy widzieliście to, mam nadzieję, że obserwowaliście, od czego rynek się odbił, od czego Bitcoin się odbił 27 grudnia. Pytanie do was, czy widzieliście ten moment, od czego się odbijaliśmy tutaj? To był taki lokalny szczycik, prawda? Rynek sobie dojechał do tego miejsca i nagle mamy cofkę. I od czego tutaj to cofnięcie, z czego ono wynikało? Tomku, będę odpowiadał na te pytania tradingowe, tak jak mówiłem w styczniu, bo też pokażę wam no, innego brokera, którego testuję, warunki są całkiem niezłe, także będziemy sobie też mówić, jakie są wady, jakie są zalety akurat w tym domu maklerskim, bo on jest zagraniczny, tak? Ale to w niczym nie przeszkadza akurat. Także w styczniu oczywiście takie rzeczy będziemy poruszać. Nawet ostatnio ustaliliśmy, że zrobimy taki webinar dedykowany na temat tego, jakiego brokera wybrać, jak wybrać brokera, jakie funkcje powinien mieć i tak dalej, prawda? Jakie narzędzia powinien nam oferować. Także spokojnie po nowym roku to wszystko będzie omawiane. 61,8, dokładnie. Także tutaj cały czas ten opór, to 61 jakby nie było, jest ważne. To jest tak no, trochę na przyszłość. 16,5 tysiąca, 16,5 oczywiście tutaj jest jeszcze punkt Degaetleia. Ja ten układ też wam zaznaczę, no bo tutaj jako traderzy my musimy myśleć na zasadzie, wiecie, takich scenariuszy, tak? Nie przywiązujemy się do pozycji, tylko cały czas
wyznaczamy możliwe scenariusze. I tutaj jednym z takich scenariuszy do zagrania na krótko będzie właśnie Gartley spadkowy. Zobaczcie, ten punkt D, 17900. 17900, no niecałe 18 tysięcy, z racji tego, że ten punkt B na 61,8 już był, prawda? Czyli jakby pierwszą część układu ja już mam, mam falę BC i jeżeli będzie fala CD, to mnie punkt D interesuje. Także w ten sposób myślimy, jeżeli chodzi o układy harmoniczne. 17918 to jest nasz docelowy poziom na ewentualne odbicie. Także tak, słuchajcie, to wszystko na razie na Bitcoinie wygląda. Lecimy dalej. Ethereum. Zobaczmy, co się dzieje na Etherze. Tutaj lokalna linia trendu, ta linia czerwona została wybita dołem, także jesteśmy tutaj ewidentnie poniżej. Ważne wsparcie, podobnie w sumie jak na Bitcoinie. To jest korekta pędząca, to jest one to one. Na co zwracam Waszą uwagę? Na te dołki. Zobaczcie, tutaj mamy 15 dzień grudnia, 24 dzień grudnia. Bardzo ładnie popyt z tego miejsca się uaktywniał. Rynek z tego miejsca startował zarówno 15, jak i 24. Także tutaj technicznie wsparcie naprawdę jest niezłe. To są 622 dolary. 622. Natomiast strefa podażowa to są okolice głębszych mierzeń FIBO, głębszych, czyli mierzenie 78886. To jest ta strefa taka różowa. Ja ją tutaj sobie delikatnie przeciągnę na prawo, tak żeby o niej pamiętać. 700, no tak naprawdę okolice 800, tak? 800, 820, te rejony. Te rejony pod kątem podażowym mnie interesują z racji tego, że tutaj widzimy, że od tego miejsca rynek zaczął gwałtownie spadać. To jest 21 dzień grudnia i tutaj zobaczcie, od tego miejsca rynek mocne dwie świece, nawet trzy świece takie podażowe, czarne, no zaczęły się te spadki większe, prawda? Także myślę, że ta strefa podażowa, oczywiście ona ma rację bytu, także dopiero okolice 800-820, natomiast wsparcie okolice 620 dolarów. Lecimy dalej, Litecoin, zobaczmy, co się dzieje na LTC. Tutaj wyznaczony układ, troszeczkę mi brakło wczoraj. Przygotowywałem się do tego układu już od wczoraj. No on jest oczywiście aktualny cały czas. Jeżeli to zrzucenie w dniu wczorajszym byłoby na 786, ja pewnie bym miał pozycję, tak? Na układ harmoniczny jest całkiem niezły, powiem Wam, także wsparcie na wysokości 208 warto, jakbyście sobie zaznaczyli u siebie. Punkt D układu harmonicznego, no na chwilę obecną tutaj na Litecoinie, tak naprawdę to jest jedyny poziom, na jaki ja czekam. Tutaj widzę teraz jeszcze jest taki lokalny opór, bo ten poziom widzę, że jest co prawda broniony, tak? Także możemy sobie bardzo lokalnie go oczywiście zaznaczyć za pomocą zielonej linii. Powiedzmy w ten sposób, zobaczmy, co tam było po lewej stronie. No nie jest może jakiś to mega ciekawy poziom, aczkolwiek widzę, że wczoraj z różnych względów został obroniony, prawda? Czyli lokalnym, powtarzam, lokalnym oporem on jest 284, natomiast poziom ciekawszy, ważny wsparcie okolice 208, czyli punkt D układu harmonicznego. Macie to wszystko u mnie pokazane w tym momencie. Dobrze, lecimy dalej. Dash w relacji do dolara. Cluster FIBO, o, tutaj nawet widzę taki szeroki komentarz praktycznie na cały ekran. Cluster FIBO FS100, korekta prosta 1 do 1, zobaczcie to mierzenie, a także 786, a także układ harmoniczny, prawda? Bo tutaj też jakby nie było, jest układ Gartleya. Bardzo ciekawa strefa popytowa, okolice 897, 900, czyli generalnie tutaj 900 plus minus te kilkadziesiąt dolarów, nie? Bierzemy jako wsparcie na Dashu. Jak najbardziej fajny poziom. Bardzo ciekawy. Na Dashu dawno pozycji nie miałem, zwłaszcza po tych spadkach troszeczkę wykres się popsuł. Teraz widzę, wracamy do normy. Gdzieś tam te układy zaczynają się pojawiać, przynajmniej przypominać, zaczynają swoim kształtem te formacje, których my szukamy. Także dopiero wypełnienie punktu D, 786 na Dashu da mi jakiś tam pomysł na zagranie. Okej, jak macie jakieś pytania, pamiętajcie do tych technik, które tutaj omawiamy, do układów, do tych pojęć, które ja tutaj pokazuję, czy na wykresach, czy które stosuję, które omawiam, to piszcie na czacie, dobra? Od razu na czacie, ja tutaj mam podgląd na czat cały czas, także kątem oka sobie zerkam, co tam się dzieje. Widzę, że mamy prawie 150 osób w pokoju, także mega mnie cieszy, że tak duża jest frekwencja. Słuchajcie, pobiliśmy chyba no ponad dwukrotnie w stosunku miesiąc do miesiąca, bo jeszcze miesiąc temu przychodziło tak niecałe, 80 osób, o coś takiego, było 80-90, tutaj mamy 150, także prawie dwa razy tyle, fajnie. Fajnie, że jesteście z nami. Zobaczmy, co się dzieje dalej.
Tutaj widzę, Kaleb, zadałeś pytanie, czy omawianie coinów w relacji do BTC jest OK, czy lepiej w relacji do dolara? Ja ci odpowiadam, jak ja do tego podchodzę. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że ja jestem, wywodzę się z rynku walutowego. Jestem traderem na rynku Forex od 10 lat i tam główne pary, które ja dobrze czuję, które ja gram, to są pary w relacji do dolara amerykańskiego, euro dolar, funt dolar, australijczyk do dolara, tak? Także po prostu może to jest kwestia przyzwyczajna, ale jakoś tak w relacji do dolara to wszystko mi lepiej wygląda nawet technicznie, tak? To raz. Po drugie, brokerzy, którzy oferują nam handel, nam traderom, mają na kryptowalutach, teraz mówię, mają czy te waluty cyfrowe w relacji do dolara, tak? BTC USD, ETH USD, LTC USD. Także chcąc, nie chcąc, ja muszę po prostu, no wiecie, dostosowywać się do tego, tak? Jeżeli ja chcę handlować na Litecoinie, no to będę handlował na Litecoinie w relacji do dolara, tak? Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Dobrze, lecimy dalej. Na Ripple fajny układzik miałem wczoraj, nawet tutaj analiza widzę, że została. Analiza widzę, że została, układ harmoniczny, znaczy układ geometryczny właściwie 1 do 1, tutaj go delikatnie modyfikuję. Gdzieś tam walczymy ze 161,8. No ja ten punkt D mogę go troszeczkę przesunąć, ale widzę, że świeca wybija. No nie wygląda to za dobrze, powiem w ten sposób. Nie wygląda to za dobrze. Ja układ overbalance oczywiście skopiuję, bo tutaj mnie interesuje dolna podstawa, czyli automatycznie wyznaczamy sobie wsparcie. Wsparcie na wcześniejszym poziomie. Pamiętajcie, jeżeli mamy wcześniejsze mierzenie i ono zostało wybite, to bardzo często rynek wraca do tego poziomu. Także z automatu ten poziom wcześniejszego oporu staje się wsparciem. 1,3863. Zarazem jest to dolna podstawa tego zielonego prostokąta overbalance. Dlaczego tutaj zostawiam to mierzenie? No już opowiadam. 161,8. Tak naprawdę na każdej walucie, czy cyfrowej, czy tradycyjnej, czy na złocie, czy na ropie, nie ma znaczenia. To jest mierzenie bardzo mocne, bardzo silne. I tutaj ja widzę, że o ten poziom, no może być walka, tak? Zamknięcie świecy będzie kluczowe. Teraz jesteśmy tam troszeczkę powyżej, no ale myślę, to okolice 1,60, 1,61, no tutaj widzę 1,62 teraz jest. No myślę, że będzie o to walka. Także tutaj warto o tym pamiętać, że na Ripple mamy właśnie atakowany jest poziom 161. 161,8. Zobaczmy, co się dzieje na Lisku. Na Lisk bardzo ładnie podwójny szczyt zarespektował, także zwracam Waszą uwagę na ten poziom. Mocny opór 27,60. Korekta prosta, bardzo lokalna na interwale H1 na H4, ale jest. I tutaj ona jest broniona. W mojej ocenie ona będzie broniona, są okolice 21. Wiadomo, plus minus kilka dolarów. No i ważne wsparcie, to jest takie wsparcie na dłużej, tak? Okolice 15,00, z racji tego, że te poziomy, zobaczcie, zaznaczyłem strzałkami, one były wcześniej testowane. Z bardzo dużą precyzją rynek od tego miejsca się wielokrotnie odbijał. Także według mnie ten poziom znowu będzie przetestowany, spokojnie on jest do zaksięgowania. No i ta korekta pędząca 1 do 1, ona nam trzyma cały czas tutaj to wsparcie lokalne. Jeżeli ono wytrzyma, ja myślę, że lecimy spokojnie na 27,50, czyli na ostatnie szczyty, to już będzie potrójny szczyt wtedy ponownie. Jeżeli to pęknie dołem, to lecimy na to wsparcie okolicy 15,00. To są dwie strefy popytowe na Lisku. Zobaczmy, co się dzieje na IOCie. Tutaj widzimy, że bardzo ładne dwa poziomy mamy. Ważna zapora podażowa 7,8886, korekta pędząca AB równa się CD. A tak to wygląda, 2,92, czyli tak, musiałem sobie chwilkę przypomnieć, bo akurat wczoraj robiłem analizę IOTY, ale już wszystko wiem, o co chodzi. Dobrze, tutaj mamy korektę pędzącą, lokalny układzik, 1 do 1, 1 to 1, 2,92, 2,93. Ważna zapora podażowa wynikająca z głębokich mierzeń wewnętrznych, 7,8886 FIBO, na okolice tak naprawdę 5,00. Także tutaj dopiero ta strefa różowa, ta strefa taka pomarańczowa, gdzieś tam wyżej. Jesteśmy pomiędzy, także spokojnie czekamy albo na atak na górę, albo na zrzucenie w dół. No w mojej ocenie bardziej prawdopodobne będzie zaksięgowanie tego poziomu, czyli 2,92-2,93, z racji tego, że wygląda to troszeczkę bardziej technicznie. Troszeczkę bardziej technicznie. Dobrze, lecimy dalej. Czy prowadzimy jakiś kurs od podstaw? Tylko oczywiście, że tak. Jeżeli
Takie kursy będą też organizowane w styczniu. To będzie live trading na kryptowalutach. No w końcu musimy z tym ruszyć. To są warsztaty u mnie w Trading Roomie w Częstochowie, to są warsztaty online. Jeżeli Patryk jesteś zainteresowany lub są osoby, które są zainteresowane tymi technikami, napiszcie do mnie. Po prostu do mnie napiszcie na maila, ja wam wysyłam kontakt małpa fibo.team school, jeżeli chcecie, żebym wam podesłał jakieś materiały lub jakieś strategie, bo mamy troszeczkę opisanych różnych fajnych rzeczy, które działają, tak? Opis naszych narzędzi. Na maila, którego wam wysłałem na czacie, się zgłoście, dobra? Dajcie mi znać, czy w ogóle ten mail, który wysłałem na czacie, czy doszedł. Jakbyście mogli mi potwierdzić. Także osoby, które są zainteresowane jakimiś kursami, czy ewentualnie podniesieniem swojej wiedzy, umiejętności na temat technik Fibonacciego, na temat tradingu, napiszcie. Bezpośrednio do mnie. Bezpośrednio do mnie się zgłoście, także coś tam wam pomocnego wyślę zawsze. Okej, okay, dobrze, lecimy dalej w takim razie. Neo, tutaj jest, zobaczcie, wykresy wyglądają bardzo podobnie. Również mamy 75 jako strefa podażowa, jako strefa popytowa, czyli korekta pędząca 1 do 1, 53,01. No i to są te dwa poziomy, na które ja tutaj będę, czekał, tak? 53 i dopiero 75. Na chwilę obecną, podobnie jak na IOT, jesteśmy pomiędzy górnym a dolnym ograniczeniem, także nic tutaj technicznie się nie dzieje. Zobaczmy dalej. Wybijamy z kanału. Wybijamy z kanału na kolejnej walucie cyfrowej. Ważne techniczne wsparcie, o właśnie. Tutaj jest ten poziom, na który ja czekam, 0,7000, aczkolwiek mamy, zobaczcie, wybicie górą, także ja myślę, że nawet ostatnie maksima, zaznaczę to linią poziomą, one będą do zaatakowania. To jest linia podażowa. Czyli kolor musi być troszeczkę ciemniejszy, taki bardziej podażowy, powiedzmy taki czerwony, żeby on mi się nie zlewał. Ja tutaj sobie wybiorę troszeczkę inny tryb wizualizacji. Ok, już to mamy. 1,08. Ja myślę, słuchajcie, że 1,08 będzie znowu do zaatakowania. Był kanał spadkowy, było wybicie górą, także no, według mnie dalszy impuls przed nami. Także jeżeli tutaj nie zaatakujemy tego wsparcia technicznego na 61,8 FIBO, raczej wyjeżdżamy górą. Gdzieś tam nawet okolicy 1,08, myślę, że spokojnie do zaatakowania. Właśnie, Karolu, tak. I tutaj moje pytanie do was. Czy przydałby wam się taki słowniczek opracowany, powiedzmy, w PDF-ie, gdzie pokazuję wam, czy wyjaśniam bardziej pojęcia takie, tych, których ja używam, na przykład zapora podażowa, zapora popytowa, klaster Fibonacciego, układ ZZB i tych układów, tych pojęć generalnie jest dużo, nie? Ja taki słowniczek forexowy tworzyłem kilka lat temu dla naszych czytelników forexowych. On miał 4 albo 5 stron A4, także dosyć dużo tego było, ale myślę, że to byłoby pomocne. Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle. Przydałby się koniecznie, jak najbardziej. Byłoby ok. Krystian pisze niekoniecznie z Google. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie sami googlować, to jak najbardziej, pewnie, wyszukujcie. To ja was do tego zachęcam. Na pewno te pojęcia znajdziecie. Natomiast ja jestem w stanie wam przygotować, żebyście w jednym miejscu i nawet wysłać każdemu z was, jeżeli chcecie oczywiście, żebyście w jednym miejscu mieli te wszystkie pojęcia, które ja stosuję na co dzień, czy w analizach, czy na webinariach, czy na konferencjach, na szkoleniach, prawda? Tak, żebyście rozumieli dokładnie to, co mam na myśli i to, co do was mówię, nie? Okej, okay, dobra. No to w takim razie po nowym roku coś takiego na was przygotowuję. Czekajcie, ja sobie tylko to zapiszę, bo tych pomysłów naprawdę mamy dużo. Dajcie mi znać, czy wszyscy są poinformowani, że od stycznia ruszamy z nowym narzędziem dla traderów. W jednym miejscu będzie analiza techniczna, będą komentarze wideo i będą newsy rynkowe z kryptowalut. Dajcie znać, że o tym wiecie. Wiecie, że będzie miało miejsce coś takiego, takie narzędzie. Kojarzycie temat? Kiedyś wstawiłem nawet w postaci webinara. Sobie tylko zapisuję tutaj słownik krypto. Dobra, czyli tak, to będzie do przygotowania. Okej. Na temat tego narzędzia. Teraz już wiemy. Dobrze, to wam dosłownie dwa zdania na temat tego. To będzie rodzaj takiego panelu kryptotradera, można nazwijmy to w ten sposób.
To będzie serwis. Kryptorum, no na razie nie chcę mówić jeszcze jaka domena, bo ona już jest co prawda wykupiona, natomiast tam trwają prace, żeby postawić ten serwis. Będzie to wyglądało w ten sposób, że będą trzy kolumny. Pierwsza kolumna, informacje rynkowe, czyli newsy ze świata. Z punktu widzenia tradera, to co jest najważniejsze, będziemy Was informować na bieżąco. Analiza techniczna, druga kolumna, czyli analiza techniczna tego, co ja tutaj wykonuję na bieżąco, będę Wam pokazywał okazje dnia i tak dalej, to wszystko będziemy sobie omawiać. Komentarze wideo, czyli również będę robił i takie króciutkie nagrania w postaci formy wideo wrzucane też do tego panelu tradera kryptowalutowego, tak żebyście mogli sobie odsłuchiwać, one dosłownie trwają minutę, dwie. No i co najważniejsze. Tego typu monitoring, on będzie trwał od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 16. Czyli cały dzień trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli coś się wydarzy, będziemy Was informować. Monitorujemy wspólnie sytuację. Jeżeli jest okazja, dajemy Wam informację. Czyli 8 godzin codziennie przez 5 dni w tygodniu. Coś takiego będzie, myślę, że już za miesiąc to już spokojnie będziemy na tym pracować. Mam nadzieję, że pierwsza połowa stycznia już nasz projekt ujrzy światło dzienne, a w nocy Sebastianie to odpoczywamy od wykresów. No chyba, żeby się ktoś zgłosił, żeby trzecią zmianę przejąć i chciałby to monitorować. Okej, jestem jak najbardziej otwarty na współpracę, także jeżeli macie jakiś pomysł na biznes kryptowalutowy, chcecie z nami działać, pamiętajcie, napiszcie do nas, rzucajcie swoje pomysły, czemu nie? Jeżeli jest jakiś fajny temat, ja bardzo chętnie go podłapię. Lecimy dalej. Monero. Monero w relacji do dolara. Zostały nam, zobaczcie, jeszcze dwie kryptowaluty. Okej, widzę, Adam już się zgłosił. Ja może go robić jako trzecią zmianę, Adamie, tak? W nocy dasz radę monitorować, ale przez 5 dni w tygodniu. Bo wiesz, to jest poważny projekt. To nie jest tak, że dzisiaj monitorujemy, jutro nam się nie chce, a za miesiąc nie pamiętamy o wszystkim. Nie, tutaj jeżeli ja mówię, że do czegoś się zobowiązuję i stawiam nowy projekt, nowe jakieś przedsięwzięcie, no to robimy to naprawdę na wysokim poziomie, tak? Są wszystkie jakby też nasze te działania forexowe. Nie wiem, czy pewnie część mnie kojarzy z Was z rynku forexowego, także tam pewne rzeczy, jakie robiliśmy, zawsze dopinaliśmy do samego końca. Czy FX Room, czy Watch My Chart, czy FX Parkiet, tak, czy nasze edukacyjne webinary i tak dalej. Można ustalić dyżury, Krzysztof napisał. Pewnie, że można. Jak najbardziej. Czy to będzie darmowo? Darmowe, tak, Bartek. No właśnie najważniejsze jest to w tym wszystkim, bo też dużo pytań dostaję, także jeszcze raz chcę o tym powiedzieć, że ten projekt, ja bym bardzo chciał i taki jest główny cel. I tak będzie, bo to jak ja sobie coś wymyślę, to tak będzie. Znajdę, słuchajcie, sponsora, który wam to wszystko opłaci. Opłaci wam dostęp. Najlepiej bym chciał, żeby to zrobił jakiś broker albo jakaś giełda, ale to myślę, że spokojnie do negocjacji. Dla was dostęp będzie darmowy, będzie bezpłatny. OK? Czy tu odpowiadając na te wszystkie pytania, ile będzie kosztowało, jakie abonamenty, nie będzie żadnych abonamentów. Dostęp będzie bezpłatny, otwarty dla wszystkich chętnych, tak? Jedynym warunkiem, no na przykład będzie tam, nie wiem, założenie konta u brokera, coś takiego lekkiego wymyślimy, tak? Żeby po prostu to się wszystkim nam opłacało. Także miejcie świadomość tego, że ja tutaj bardzo mocno dbam o nasze interesy, też w imieniu traderów to wszystko robię, także te warunki naprawdę muszą być uczciwe. I takie fair, żebyśmy mogli po prostu z tego skorzystać, nie? Wszyscy. Dobrze, słuchajcie, zostało nam 5 minut. Dwie pary jeszcze nam, widzę tutaj w naszej liście, checkliście są, zostały na zakończenie. Dona podstawowy balans na Monero 305. Tutaj bardzo ładnie się odbiliśmy od 786 FIBO i ten poziom cały czas jest ważny. To jest ważny opór na Monero. Okolice okrągłego 400-405, także no, ten poziom sobie zaznaczcie. Ja czekam osobiście na zaksięgowanie 1:1. Tutaj mamy za pomocą prostokątów, zaznaczyłem układ overbalance, czyli korekta pędząca równość fal, dolna podstawa 300.06-300.00. Także tutaj jest najbliższe wsparcie na Monero. No i na gamie mamy tutaj wsparcie. Jedyny poziom, słuchajcie, jeszcze na tym nie tradowałem, jedynie sobie technicznie coś tam porobiłem. 786. Widzę, że strefa wsparcia jest. Tutaj są te zielone strzałki, czyli wcześniej w tym miejscu rynek reagował. Mamy potwierdzenie 786 FIBO. 2,88. Bardzo ciekawy poziom techniczny. Ważne wsparcie na game'ie. Także dopiero ten poziom.
BCC w relacji do czego, Patryku? W relacji właśnie dodajmy to. BCC w relacji do czego? BCC, bo widzę, że tutaj bardzo dużo jest zawsze zapytań, także ja bym chciał dodać te wszystkie waluty, które was interesują. BCC w relacji do czego? Łukaszu, jak do niczego? Nie rozumiem. Nie może być do niczego. Zobacz, tutaj masz pary walutowe czy waluty cyfrowe. Aha, to pierwsze, tak? BCC, zaraz. Ja nie wiem, czy tutaj będzie kurs. No widzimy, mamy rynek zamknięty, bo nie, to BCC nie, musi być w relacji do czegoś. BCC do... Do USD, tak? No, bo tutaj jeszcze możecie do TT, ok, do USD. BCC, USD, ale tutaj widzę, wykres jest... Nie wiem, czy dobrze wybrałem, słuchajcie, bo wykres bardzo mi się nie podoba. Jest poszarpany strasznie. BCC lepiej do BTC. Zobaczcie, takiego wykresu od razu mówię, nie będę na pewno analizował z racji tego, że nie jest on płynny, a tutaj to kryterium płynności jest u mnie na pierwszym miejscu. Także ja ten parę tutaj wyrzuciłem. BCC do TTA może, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, już troszeczkę lepiej, nie? Słuchajcie, ok, nie będziemy teraz eksperymentować, nie chcę zabierać wam czasu. Przenosimy tę dyskusję na Face'a, dobra? Na grupę, bo widzę, że tutaj różne symbole są, ja też muszę sobie to wszystko posprawdzać, ok? Bo tutaj różnie widzę, proponujecie, dobra? Do Tethera, do relacji do dolara, do Bitcoina, Cash'a i tak dalej. Przenosimy to na Crypto Trading. Pamiętajcie, jesteśmy na grupie Crypto Trading, analiza techniczna na Facebooku, także osoby, które jeszcze tam nie są, zapraszam, dołączcie do nas. Tam są dyskusje na temat analizy technicznej, na temat tradingu, na temat właśnie par walutowych, jakie mamy wybrać do analizy. Także tam o wszystkim sobie swobodnie rozmawiamy. Dzięki Paweł, że wrzuciłeś linka. Dokładnie, wbijajcie na tę grupę. Ona jest oczywiście otwarta, tam prawie 3,5 tysiąca osób już jest. Także dosyć fajne, merytoryczne dyskusje. Od razu mówię, że żadnych spamów, żadnych reflinków, żadnych reklam, żadnego ICO, nie reklamujemy takich rzeczy. Tylko merytoryka, tylko jakość. Ja naprawdę bardzo mocno tego pilnuję i będę pilnował, bo tym się wyróżniamy na tle innych grup, że bardzo merytorycznie podchodzimy do tematu. Także tam przenosimy tą naszą dyskusję. Godzina 13 się zbliża, także ja korzystając z okazji, że tutaj mamy 150 osób, widzę w pokoju, korzystając z okazji chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby... Na rachunku zawsze było zielono, żebyśmy byli zawsze po dobrej stronie rynku. No i oczywiście samych sukcesów i ogromnych stóp zwrotu. Także do usłyszenia, do zobaczenia już po nowym roku. To był ostatni live w 2017. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Najlepszego, dzięki wzajemnie. Do następnego. Wszystkiego dobrego wam życzę. Powodzenia. Bądźcie z nami, obserwujcie nasze projekty. Bo już niedługo, pamiętajcie, że startujemy i z cyklem edukacyjnym, webinarowym, czyli będziemy to wszystko opisywać i tłumaczyć dokładnie, jak wyglądają nasze formacje, techniki, narzędzia. Startujemy z CryptoRoomem, czyli z naszym nowym serwisem informacyjno-analitycznym. No i to wszystko już po nowym roku, w styczniu. Także dosyć dużo ciekawych rzeczy się zapowiada. Także do usłyszenia, do zobaczenia. No i oczywiście myślimy o live tradingu kryptowalutowym. Także tutaj nasz trading room w Częstochowie czeka na traderów, jeżeli taka inicjatywa się pojawia. Myślę, że pojawi się w ciągu 2 miesięcy na pewno. Także już was zapraszam tutaj do mojego królestwa w Częstochowie, gdzie spędzam naprawdę bardzo dużo czasu. Okej, do następnego, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka, cześć.